mówią, że Agnieszka już tutaj nie mieszka. A to nieprawda. Dziewczyna z Boris na czarno przebiega przed nami. Kolejna pani 548. Halina Igłowska z Torunia. Serdecznie witamy. I numer 550, Danuta Kozłowska z Sierpca. I 497. 497, Agnieszka Mizera z Wrocławia. Jest z nami pan Antoni Niemczak. Jest to rekordzista przede wszystkim tej trasy dębnowskiej. 2 godziny 10 minut, ile tam było sekund? 34. 2 godziny 10 minut, 34 sekundy. Pan Antoni zwyciężył maraton w Chicago. Zajął drugie miejsce w najbardziej prestiżowym, największym maratonie na świecie w Nowym Jorku. I zwycięża w ogóle maratony na całym świecie. Może pan powiedzieć, gdzie pan wygrywał? Więc w San Francisco, w Wiedniu, w Budapeszcie, w Baltimore. Było tych maratonów. W Madrycie. Przez pewien czas nazywano Mr. Second Place, także to było dość zabawne. A prawda, no, faktycznie no, było dużo, pozostało dużo wspomnień i dość ciekawych momentów takich na przestrzeni chyba 15 lat. Także, no ale chyba powiedziałbym, że najbardziej, nie dlatego, że tutaj jestem akurat, ale najbardziej, najmilej wspomina mi ten maraton w Dębnie, zwycięstwo. To był drugi rekord Polski, poza tym świetny wynik uzyskany w Polsce. A proszę powiedzieć, bo pan tutaj w sumie, można powiedzieć, że pan rozpoczynał karierę tutaj. Jakieś wspomnienia właśnie, które wiążą się z Dębnem? Duże bieganie, tak ona, to było właśnie w Dębnie, to był czołowy wynik w świecie wówczas, to był 86 rok. No i taka przepustka na te maratońskie salony świata, powiedziałbym. Tak, czyli tutaj można powiedzieć, że w sensie takiego biegania na najwyższym poziomie tu się to zaczęło. Jak pan ocenia, może zacznijmy od pogody, bo tutaj są różne opinie, rozmawiałem z kilkoma osobami. My, jak pamiętam, jak biegaliśmy, mieliśmy idealną pogodę. To trzeba powiedzieć. Wtedy, kiedy pan rekord ustanowił. Dokładnie, to była pogoda taka, niektórzy twierdzili, to była taka dębowska pogoda prawdziwa. Jak nie wiem, jaka to pogoda jest dębowska, ale skoro taka była, to czyli dobrą pogodę macie. Tu jest ładnie, trzeba przyznać, że organizatorzy mają szczęście do pogody, bo bardzo rzadko tu się zdarzało przez te wszystkie lata, żeby pogoda była niesprzyjająca. Na ogół jest właśnie taka sprzyjająca biegacza. Tak, no jest pora roku, no kwiecień, także zimy już nie ma raczej. No ale różnie to bywa. W każdym razie dzisiaj jest dobrze. Mam nadzieję, że będą wyniki również niezłe. No właśnie, bo pański rekord się utrzymuje przez te wszystkie lata. Czy sądzi pan, że dzisiaj jest szansa, aby ten wynik pański poprawić? Nie. Nie, nie mówię to dlatego z taką dozą. Nie, ponieważ tempo biegu jest no gdzieś powiedzmy 2:13:14, nie. A poza tym, żeby uzyskać wynik w granicach 2:10, to musi być grupa naprawdę dobrych zawodników. To się tak nie biegnie. Maratonu samemu, nawet świetni zawodnicy nie uzyskają świetnych wyników. Jest to rzadko się zdarza. To już trzeba mieć, musi być, tak mówiąc kolokwialnie, paka, która nie pęka, tylko idzie do przodu, prawda? Czy ma pan na dzisiaj jakiś swoich faworytów? No ja bym się bardzo cieszył, gdyby Giżyński wygrał maraton, bo jest to ciekawy chłopak. Pierwszy maraton, różnie to może być, poza tym wygrał Mistrzostwa Polski. Jest bardzo ciekawy chłopak, ułożony, nie tylko świetnie biega, ale jest wysoki poziom taki intelektualny. A mówię o tym, ponieważ znam go, gdyż w ubiegłym roku był u mnie w Stanach na obozie wysokogórskim sportowym. I miałem okazję go poznać bliżej. I myślę, jak nie dzisiaj, to na pewno jest to zawodnik, z którym można wiązać takie poważne nadzieje na olimpiadę w Londynie i na dobry występ. A jeśli chodzi o dziewczyny, no to jest Edyta Lewandowska, która przez 2 miesiące była w Albuquerque w moim ośrodku sportowym w tym roku. Właśnie przygotowała się do maratonu w Dębni i wykonała fantastyczną robotę. I jak nic tutaj się nie wydarzy, jakiegoś szczególnego, bo w maratonie to nie zawsze wygrywają ci, którzy są najlepiej przygotowani. Wiele czynników się składa. To jest za mało czasu, żeby o tym mówić. To myślę, że no jest w stanie nawet poprawić rekord trasy. Nie wszyscy być może wiedzą, pan mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i ma pan ośrodek, w którym przygotowują się maratończycy. Może kilka słów na ten temat. Tak, więc jest to miejscowość Albuquerque w Nowym Meksyku. Nowy Meksyk nie kojarzy z Meksykiem. Jest to najbardziej na południe wysunięty stan amerykański.
Ośrodek jest położony na wysokości 1600 metrów. Wiele świetnych zawodników przyjeżdża. Było już 5 mistrzów olimpijskich. Najczęściej Włosi przyjeżdżają, nie tylko. W ubiegłym roku szczególnie wielu Polaków było, bo tam sezon olimpijski. Warunki do biegania znakomite. A szczególnie ci, którzy jeszcze w golfach są grać, to już idealne wręcz, bo środek jest położony na polu golfowym. Ja wykorzystam pańską obecność. Za chwilę przybiegną po raz drugi tutaj zawodnicy, którzy prowadzą w tym maratonie. I poproszę pana o komentarz, ale zanim przybiegną, bo jeszcze chwila została, proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat, no powiedzmy już 20 kilku lat, jak pan biega maraton, obserwuje te maratony, czy dostrzega pan jakieś zmiany w maratonie, polskim, w ogóle światowym? Jakie są tendencje? No, zmiany są ogromne, szczególnie w, to znaczy tak, powiedziałbym, zmiany są ogromne w światowym i w polskim. Z tym, że różnica polega na tym, że świat szybciej biega, Polacy trochę wolniej. Także tak ze smutkiem trzeba powiedzieć, no bo taka jest prawda. No ale myślę, że wspomniany Giżyński może być tym zwiastunem, że będzie lepiej. Natomiast... Skąd to jest zawodnik? Może kilka słów właśnie, bo... No, nie z Warszawy. Tak, z Warszawy, a jest zawodnikiem Sportingu Międzyzdroje. Natomiast światowy maraton, no jest to no, ogromny skok, no 2-3, no to jest kosmiczny wynik. No faktem jest, że przyczynił się w ogromnej mierze do tego fenomen, najwspanialszy chyba biegarz Gebrelassie, fenomenalny Etiopczyk, śrubuje te wyniki. No i no dogonić to już tak, także ta przestrzeń polska do świata trochę się przeciągnęła, no ale... Wiadomo i nie ma co tego ukrywać, że sportowcy czarnoskórzy w niektórych dyscyplinach no, są predestynowani do osiągnięcia lepszych wyników. Ja podejrzewam, być może pan mnie skoryguje, że biały biegacz nie jest w stanie w ogóle zbliżyć się do takiego wyniku, prawda? No, od czasu, kiedy kenijscy biegacze zdominowali, potem oczywiście innych narodowości biegacze, no, ale generalnie czarnoskórzy, czy w ogóle biali mają szansę się zbliżyć do takich wyników? No ja bym może tak nie, takimi kategoriami nie rozpatrywał tego. No mogą, oczywiście, że mogą. Z tym, że dlaczego mówimy o dominacji czarnych? Bo ona jest, dominacja polega że na tym przede wszystkim, że jest ogromna masa zawodników czarnoskórych, którzy biegają, Etiopczyków, Kenijczyków. I spośród nich oczywiście są najlepsi, ale to nie znaczy, że biali nie mają szans. No nie, absolutnie, oczywiście, że nie. Chociaż prosty przykład, że mistrzem olimpijskim w Seulu został Włoch, mistrzem olimpijskim w Atenach był również Włoch, Baldini, czyli tych czarnych tam wygrywali z nimi. Natomiast jeszcze raz powtórzę, w Kenii bieganie jest sportem narodowym, prawda? Tam codziennie setki młodych chłopaków i dziewczyn przychodzi do trenera z prośbą, czy on mógłby popatrzeć tylko na nich, prawda? I ta rywalizacja tworzy automatycznie niesamowitą rywalizację, taką naturalną. I później ta selekcja z tych tysięcy zawodników wyselekcjonuje się ci faktycznie najlepsi. No, proszę spojrzeć tutaj na młodych chłopaków i dziewczyn. Tutaj jest potencjalny stoi chłopak czy dziewczyna, która mogłaby pobić 2-8. Tylko pytanie jest, no ją trzeba znaleźć, prawda? Tam naturalnie się ich podszukuje. To jest pierwszy zasadniczy. Później oczywiście trening, rywalizacja, no i mentalność, bo oni mają... Ja mam wielu rozmawiałem z Kenijczykami, z Etiopczykami, jak sam biegałem, teraz się spotykam na wielu różnych tam okazjach. I oni mają taką naturalną pewność siebie. Ja, Kenijczyk, no, o czym on mówi, on ma wygrać, bo oni stają na starcie z myślą, że wygrają. I to już jest bardzo duży sukces. Ale fizjologicznie, czy nawet od strony takiej biomechanicznej, to nie powiedziałbym, że IQ jest chudy, on biegnie. Nie, no dużo jest szczupłych, wspaniałych, zbudowanych, również białych. Tylko trzeba ich poszukać i odpowiednio zmotywować. U nich motywacji nie potrzeba, tam stopa życiowa i tak dalej, to jest takie okno na świat. Co oczywiście potwierdzam w pytaniu zawartym, że na pewno ich predyspozycje są większe, chociażby dlatego, że z dziada, pradziada urodzeni są na wysokości. Czyli ich, powiedzmy, te fizjologiczne zachowanie się, nazwijmy to, jest, no, że tak powiem, sprzyja bardziej konkurencjom wytrzymałościowym. Ale to nie jest taki jedyny powód, bo, tak jak powiedziałem, wiele przypadków jest udokumentowanych, że biali również świetnie sobie dawali radę. Dzisiaj biegnie dwóch biegaczy z Kenii, ale ja zauważyłem, że podczas tutaj tego pierwszego nawrotu jeden z nich trzymał się w czołówce, drugi już nieco odstaje. No to potwierdza chociażby nawet to, co powiedziałem, ale... No ale widzimy coś, że tu się dzieje, coś zaczyna się. I właśnie w tej chwili, proszę państwa, rozpoczyna się kolejny nawrót. I tu pana poproszę już o komentarz, ja nie będę się w ogóle wtrącał. To znaczy ja nie mogę, z tego co widzę, to tempo jest takie dość dobre.
czołówka jest bez zmian, jest Giżyński numerem 3. Wygląda świetnie na broszę. On tylko na czarno go pomalować, jak Kieniczyk wygląda przecież. No co, jest dwóch Kenioli, także myślę, że to zanosi się, że powinna być ciekawa końcówka maratonu. Właściwie jeszcze mamy sporo czasu.